Cześć, Pokażcie, w jaki sposób usunąć konto na Originie. Przy okazji, jeśli chcesz węzłek filmu, łapkę w górę oraz subskrypcję z A więc, początkowo, co musimy zrobić, jeśli chcemy pozbyć się albo usunąć nasze konto na platformie Origin? Początkowo, oczywiście, musimy udać się do strony, którą macie w opisie tego filmu. Jest to w tym przypadku strona Electronic Arts, a właściwie dział pomocy. Następnie musimy zalogować nasze główne konto Origin, a raczej za jego pomocą, właśnie na e, stronę pomocy e, Electronic Arts. Więc bierzemy opcję zaloguj się w prawym górnym rogu ekranu. Ok, po zalogowaniu się, aktualnie jak widzicie jestem zalogowany, wybieramy opcję skontaktuj się z nami. Ona jest w lewym górnym rogu ekranu. Następnie, po wybraniu tej opcji, jak załaduje nam się nasze okno, które aktualnie się jeszcze ładuje, musimy tak. Y, mamy komunikat. W czym możemy Ci pomóc? Wybierz grę lub usługę. Y, no, u mnie w tym przypadku y, problem dotyczy samego Origina, nie samej gry, y, tylko samego Origina, więc wybieramy platformę Origin. Następnie, na takiej platformie grasz, zaznaczamy platformę, na której aktualnie korzystamy z Origina. Y, u mnie jest to PC. No, i teraz tak, wybierz temat. Tu mamy tak. Kody promocyjne, informacje o grach, zarządzanie kontem. No, nas interesuje usunięcie konta, więc wybieramy opcję zarządzanie kontem. Dobra, no i tutaj, moi drodzy, mamy zakładkę Usuń konto, więc wybieramy tą zakładkę Usuń konto. No i następnie mamy Wybierz sposób kontaktu, także wybieramy sposób kontaktu. Wejdź na stronę, mamy dwa sposoby, aby skontaktować się z Electronicars. Właściwie weźmy sposób pierwszy: pierwszy sposób to oczywiście adres mailowy, e, także doradca jej wyśle do ciebie wiadomość, właściwie maila w ciągu 72 godzin. Także mamy tutaj możliwość podania naszych danych: imię, nazwisko, adres, e-mail, temat, opisanie swojego problemu, ewentualnie załączenie e, jakiegoś screena, załącznika jeśli powiedzmy kwalifikowałby się on do opisania naszego problemu. A następnie mamy opcję: napisz do nas, za pomocą niej wysyłamy naszego maila. Następnie, ewentualnie, drugim sposobem pomocy jest to zadzwoń do jej help. No i tutaj mamy numer telefonu, który aktualnie jest e, publiczny. No, i jest komunikat: porozmawiać z doradcą przez telefon w godzinach od 10 do 19 czasu zachodnioeuropejskiego. Od poniedziałku do piątku, jeśli potrzebujesz pomocy, poza godzinami pracy, przejdź do zakładki. No, macie tutaj tą, tą zakładkę, e, lub na Twittera, lub przejrzyj nasze artykuły w centrum pomocy. No i w zależności od Twojej lokalizacji i zasad sieciowych, mogą obowiązywać opłaty za połączenie telefoniczne. Nasz numer nie jest dostępny dla niektórych operatorów, a nie pobierają opłaty za połączenie wykonane za. Z telefonu komórkowego. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z, z swoim operatorem. No, i jak widzicie, macie tutaj dwa sposoby na usunięcie swojego konta na platformie Origin. Pierwszy to, tak jak mówiłem, był e-mail, drugi ewentualnie rozmowa z przedstawicielem za pomocą telefonu. No, i tak to mniej więcej wygląda. Innych sposobów aktualnie nie ma, no i w sumie nie było. Jeśli film filmie Ciebie przydatne i dzięki niemu czas, łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Jeśli natomiast masz powyżej 13 lat i chciałbyś założyć darmowe konto w banku lub ktoś z Twoich znajomych, to w M banku aktualnie trwa promocja i przy założeniu takiego konta z linku, który macie w opisie tego filmu, dostaje się 100 zł na start. w razie pytań, śmiało można pisać na mojego maila, którego macie w opisie tego filmu. Miłego dnia, cześć.